protokół Komisji Skrutacyjnej Rady Powiatu Piaseczyńskiego z wyborów na stanowisko przewodniczącego Rady Powiatu Piaseczyńskiego. Komisja Skrutacyjna przeprowadziła w dniu 3 grudnia 2014 roku wybory na stanowisko przewodniczącego Rady Powiatu Piaseczyńskiego. Do wyboru zgłoszono jako kandydata pana Daniela Kutkiewicza. Po przeprowadzeniu głosowania tajnego komisja ustaliła następujące wyniki. Liczba radnych, którym wydano karty do głosowania – 25. Liczba wyjętych z urny kart – ważnych – 25, nieważnych – 0. Na kartach do głosowania oddano głosów – ważnych – 24, w tym głosów za – 19, przeciw – 5, wstrzymujących się – 0, nieważnych – 0. Dobrze, w takim razie zarządzam, myślę, 5 minut przerwy, tak? W wyniku przeprowadzonego głosowania pani Honorata Kalicińska została wybrana na stanowisko wiceprzewodniczącego Rady Powiatu Piaseczyńskiego. Pan Marcin Alminowski wybrany został na stanowisko wiceprzewodniczącego Rady Powiatu Piaseczyńskiego. Wybór starosty powiatu piaseczyńskiego. Bardzo proszę o zgłoszenie kandydatów. Chciałbym zgłosić kandydaturę pana Wojciecha Oblakowskiego. Do wyborów na stanowisko starosty powiatu piaseczyńskiego zgłoszono jako kandydata pana Wojciecha Ołdakowskiego. Po przeprowadzeniu głosowania tajnego komisja ustaliła następujące wyniki. Liczba radnych, którym wydano kartę do głosowania – 25. Liczba kart wyjętych z urny – ważnych – 25, nieważnych – nie było. Na kartach do głosowania oddano głosów ważnych – 25, w tym głosów za – 18, głosów przeciw – 6, wstrzymujących się 1, głosów nieważnych nie było. W wyniku przeprowadzonego głosowania pan Wojciech Ołdakowski został wybrany na stanowisko. Mam nadzieję, że uda mi się spełnić wszystkie państwa oczekiwania i że nie zawiodę, bo ja to traktuję jako służbę i bardzo trudne zadanie, które muszę się podjąć. Naprawdę, to jest duże wyzwanie. To nie jest lekka rzecz. I bez państwa ja sobie nie poradzę, ale mam nadzieję, że sobie, że tak powiem, państwo na tyle mnie wesprą, że dam radę. I naprawdę bardzo chciałem tutaj podziękować moim współpracownikom wszystkim, Kasi, Konoracie, Michałowi i pozostałym, ale też bardzo chciałbym podziękować Marii Mioduszewskiej, bo naprawdę była dla mnie przez 8 lat nauczycielką. Mam nadzieję, że spełnię twoje oczekiwania, Mariu, już jako, tak powiem, jako uczeń. Jeśli można, od Jana też się wiele nauczyłem. Naprawdę. Od niego też można się bardzo wielu rzeczy nauczyć. Szanowni Państwo, oczywiście cieszę się, że akurat Wojtek został, z tego względu, że on przez te 8 lat konsekwentnie był sobą. To jest wielkie, wielkie zdarzenie i znaczenie, że osoba, która nie zmienia rąbiewek, cały czas jest taka sama, została na dzisiejszy starostwo. Wojtuś, 10 lat byłem, wiele rzeczy przyjemnych spotkałem,
chyba więcej nieprzyjemnych, ale zahartowany jest, w związku z czym sobie z tym poradzisz. Czytałem z uwagą, słuchałem to, co pani Kasia mówiła. Pani Kasia jest jedną z najlepszych radnych, oczywiście oprócz najlepszych z najlepszych z naszej gminy powiatu, natomiast z opozycyjnych jedna z najlepszych radnych, bardzo aktywnych. Te 14 pytań, które pani zadała, są świetne. Powiem pani, część już Wojtuś zaczęliśmy realizować. Masz pieniążki na dokumentację liceum, będziecie mogli je kontynuować. Współpraca z panem burmistrzem Lisem, myślę, że bardzo lekko posunięte sprawy parku, tak, że będzie można je dotknąć. Panie burmistrzu, zastawienie się za syraneczką, też bardzo dziękuję, bo to kontynuacja jest taka, która co by nie było, kto by o tym nie mówił, jest to najpiękniejsza ulica na terenie powiatu Piaseczkińskiego i przede wszystkim moim ulubionym Józef Osłan. Cóż więcej mogę dodać? Wojtuś, macie świetny kondycji powiat. Na dzień dzisiejszy masz w prezencie 17 milionów na koncie. Tego jeszcze nie było, po to, żeśmy przez 3 lata mocno zaciskali pasa, żeby rozpocząć odzyskiwanie inwestycji dla powiatu tych lat. Następną rzecz, którą myśmy już przygotowali, myślę, że pociągniesz, walka o zmniejszenie janosikowego. Poszliśmy do Trybunału, sprawa się toczy, koalicja powiatu jest, jest to koalicja ponadpartyjna, w związku z tym jest szansa, że w końcu także powiaty zaczną mniejsze koszty ponosić, jeśli chodzi o janosikowe. Odchodzę, myślę, też niejako wielki przegrany. Stowarzyszenie nasze osiągnęło 12 400 głosów, niecałe 2000 mniej od PiS-u, niecałe 4000 mniej od Platformy. No i cóż powiedzieć, domek zawsze wystąpi. Dwie partie największe musiały się domówić, żeby domek przestawił starostą. To też dla mnie pewna satysfakcja, natomiast na pewno macie szybko się luzu. My jako bardzo doświadczeni ludzie w samorządzie ze Stowarzyszenia Naszego Nasz Powiat jesteśmy do dyspozycji w tych mądrych decyzjach. Natomiast, jak Państwo wiecie, język też czasami jest nas cięty, jeśli jakieś rzeczy gorsze dzieją. Życzę powodzenia i wbrew pozorom, żeby ta koalicja przetrwała. Może powiat piaseczyński jest tak ważny, że może pokaże, że można się nie kłócić na samym dole. Aczkolwiek jeśli jest inaczej, no to jestem zdziwiony, że takie decyzje na dole zapadły. Mam nadzieję i wierzę w to, że ta demokracja na dole będzie pozapartyjną, będzie służyła tylko i wyłącznie dla dobra mieszkańców powiatu piaseczyńskiego. Dziękuję ślicznie. W wyniku przeprowadzonego głosowania pan Arkadiusz Strzyżewski został wybrany na stanowisko wicestarosty powiatu piaseczyńskiego. W wyniku przeprowadzonego głosowania pani Katarzyna Pawrowska została wybrana na stanowisko członka zarządu powiatu piaseczyńskiego. W wyniku przeprowadzonego głosowania pan Sławomir Gut został wybrany na stanowisko członka zarządu powiatu piaseczyńskiego. Dziękujemy.